Trenuję lekkoatletykę, dokładnie sprint 100 i 200 metrów. Trenuję lekkoatletykę 11 lat. Było jakieś takie zdarzenie, jakiś taki jakby moment, w którym powiedziałaś, tak, chcę biegać, to jest moja dyscyplina. Co spowodowało to, że akurat taki, a nie inny sport? Wydaje mi się, że tak naprawdę od najmłodszych lat było mnie wszędzie pełno. Byłam bardzo takim żywiołowym dzieckiem. Wydaje mi się, że te czwartki lekkoatletyczne, które są zawsze zaczynają się od czwartej klasy podstawówki, wtedy jeszcze, ukierunkowały tak naprawdę moją drogę w tym, że do tej pory trenuję lekkoatletykę. Zdradź nam trochę, jak wyglądają Twoje treningi, tak? Co się na to składa na treningi, jak często trenujesz, czy robisz to sama, czy z kim, z jakimś teamem, czy trener Ci pomaga, jak jest tylko opisz swoje tutaj przygotowanie. Trenuję codziennie, 7 dni w tygodniu. Jeżeli jestem na obozie, to trenujemy 2 razy dziennie. Są to cięższe jednostki treningowe i lżejsze, wiadomo. Po cięższych jednostkach treningowych najczęściej na obozie zawsze mamy wolne po południu. Najczęściej tak to wygląda. Trenuję z trenerem. Jeżeli jestem u siebie na miejscu, to trenuję z moim trenerem klubowym Romanem Marciniakiem. A jak wyjeżdżam na kadrę, to trenuję z trenerem Jackiem Lewandowskim, więc tutaj mamy dwóch trenerów, można powiedzieć. Są jednostki treningowe siłowe, które bardzo lubię. Lubię treningi na siłowni. Mamy treningi szybkościowe, wytrzymałościowe. W tym okresie akurat startowym jest ich troszeczkę objętościowo mniej, bo wiadomo, że no starty są najważniejsze i też trzeba wszystko robić pod starty. Więc treningi różnią się, im bliżej startów, tym mniej jest tego objętościowo. Czy w związku z przygotowaniami do igrzysk, tak, do których jakby wszyscy się przygotowujemy, wszyscy mamy plany, marzenia, czy te treningi się jakkolwiek zmieniły? Czy jest jakieś większe natężenie, czy właśnie raczej uspokajamy się? To znaczy się, no, Igrzyska Olimpijskie tak naprawdę mamy za miesiąc, więc dzisiaj jest docelowa taka impreza pierwsza. Do tej imprezy przygotowałam się chyba najbardziej, najsolidniej w mojej karierze sportowej. Wiadomo, że Igrzyska Olimpijskie to jest najważniejsza impreza dla sportowca, więc tutaj przygotowania były bardzo dokładne, wszystko było dopięte na ostatni guzik. Po mistrzostwach, tak naprawdę dzisiaj jest start, po mistrzostwach Polski zaczynamy kolejny obóz, bo tak naprawdę no, mamy jeszcze młodzieżowe mistrzostwa Europy, które się odbędą 8-11 lipca. To jest też również bardzo ważna impreza dla mnie, dla mojej kategorii wiekowej, bo jestem tak naprawdę ostatnim rokiem, więc ta impreza jest dla mnie ostatnia w karierze właśnie młodzieżowej. No i potem są igrzyska i tak naprawdę z obozu na start i z obozu na kolejny start na igrzyskach, więc tutaj na obozach pewnie będą cięższe jednostki treningowe. Wiadomo, że to trzeba też przepracować, bo samymi startami można się dotrzeć, ale to po jakimś czasie tego treningu zabraknie, i więc trzeba jeszcze troszeczkę potrenować. No tak jak mówię, dzisiaj jest start i zobaczymy, co z tego będzie. Mam nadzieję, że wszystko będzie, że będzie udanie i dalej będę się przygotować do Mistrzostw Europy, a miejmy nadzieję do Igrzysk Olimpijskich. A powiedz mi proszę, no, każdy sportowiec to zazwyczaj wiąże się, jakby bycie sportowcem, wiąże się z pewnymi wyrzeczeniami, też i jakąś tam dietą. Czy jest jakaś specjalna dieta, tak? Czy tym też w trakcie startu, podczas takiego dnia startu, to jest coś innego, ewentualnie jeszcze jakie wyrzeczenia musisz ponieść, no żeby być w dobrej formie, tak? Jeżeli chodzi o dietę, ja nie ukrywam, że mam catering dietetyczny, który ustala mi ile, czego potrzebuję w danym posiłku i w danym dniu. Wiadomo, że jak wyjeżdżam na starty bądź na obozy, niestety nie mam tego cateringu, ale jestem ze współpracą z moją dietetyczką i ona tak naprawdę nauczyła mnie jeść zdrowo. To nie jest tak, że dostaję pudełko i jem, tylko po prostu nauczyłam się zdrowo jeść i też nie mam problemu wyjeżdżając w momencie wyjazdu na jakieś zawody bądź obóz, nie mam problemu z dobieraniem zdrowej żywności. Wiadomo, że no niestety jestem osobą, która bardzo szybko przybiera na masie, nie ukrywam tego i muszę uważać niestety na to, co jem.
jem. Czyli tak naprawdę słodkie i słone rzeczy to jest tak naprawdę dużym X-em zaznaczone. Wiadomo, że jesteśmy ludźmi i wszystko jest dla ludzi, więc jakby w małych ilościach od czasu do czasu, no troszeczkę, bardzo rzadko się to zdarza, ale się zdarza, jednak pozwalam sobie na coś słodkiego bądź słonego, bo no tak jak mówię, no jesteśmy ludźmi i w 100% też nie można tego wszystkiego wyeliminować z diety. Wiadomo, można to zamienić w różny sposób, zdrowszy sposób, ale czasem po prostu brakuje takiego cukru prostego i więc pozwalam sobie rzadko, ale pozwalam. Czy musiałaś się czegoś wyrzec, żeby rzeczywiście móc trenować, móc być na jakimś tam dobrym, fajnym poziomie sportowym? No na pewno musiałam, może nie wyrzec, ale wyeliminować. Tak naprawdę wyeliminować, może też brak czasu wynikał z tego, że zaczęłam trenować i ten czas, który mogłabym poświęcać dla na przykład znajomych, wyjściami, na wieczorne wyjścia ze znajomymi, czy na jakieś tam spotkania, czy jakiekolwiek inne zajęcia, no niestety musiałam takie rzeczy wyeliminować ze względu na to, że no niestety, no są treningi są codziennie i jakby takie rzeczy przeszkadzałyby w przygotowaniu. Na pewno raz, drugi, trzeci nie, ale po jakimś czasie to by niestety rzutowało na cały wynik, więc no niestety, no wyeliminowałam to. Może ktoś mi powiedzieć, że nie mam życia prywatnego, ale ja jakoś tak jakby nie ubolewam nad tym. Dla mnie moim życiem jest sport i dla mnie to daje, jakby lekkoatletyka daje mi szczęście, daje mi poczucie takiej satysfakcji w życiu, więc jakby no tutaj są, można powiedzieć, takie wyrzeczenia, ale uważam, że jakby z czasem po prostu zdam sobie sprawę, że akurat to nie jest aż tak bardzo ważne w tym, bo no osiągam super wyniki, no tak naprawdę ten sezon jest bardzo udany, więc tutaj wolę iść w tym kierunku niż w odwrotnym. Czy masz taki jakiś występ, zawody, jakiś taki start, który wspominasz najmilej, jakoś tak najbardziej sympatycznie i też dlaczego? Tak naprawdę każdy start wydaje mi się, że jest jakąś taką, tak mnie buduje po prostu do przodu. Chyba takim najlepszym startem, który najmilej wspominam i po prostu jest dużo emocji w tych wspomnieniach, to poprzedni Mistrzostwa Polski Seniorów, gdzie, no nie ukrywam, wróciłam po 2-letniej kontuzji i tak naprawdę no nie byłam żadną faworytką. No można było powiedzieć, no liczyłam się, ale jakby nikt we mnie nie wierzył, troszeczkę już niektóre osoby dały na mnie taki X. No i nagle są Mistrzostwa Polski Seniorów i dochodzę do finału i zdobywam brązowy medal Mistrzostw Polski Seniorów. Tak naprawdę pierwszy medal po kontuzji i jeszcze na dodatek seniorski. I to był chyba taki moment, kiedy uwierzyłam w siebie i ten start właśnie pokazał mi, że mogę. I tutaj jest najwięcej chyba emocji w tym wszystkim, bo nawet zdjęcia, które ktoś, fotografowie uchwycali i wysyłali mi, pokazywały, że naprawdę było dużo emocji i tak myślę, że to jest ten start. A co Cię jeszcze motywuje? W sensie, co oprócz takiego właśnie tych przypominania sobie tych dobrych występów, takich pozytywnych, czy masz coś, co Cię motywuje jakoś tak pozytywnie, ale też się wycisza przed zawodami? Motywacją dużą dla mnie są przede wszystkim rezultaty, wydaje mi się, które uzyskuję, a w takim wyciszeniem przedstartowym lubię bardzo chodzić na spacery po lesie, to mnie tak bardzo wycisza. Też lubię często, po prostu lubię mieć taki dzień poukładany przed startem, to mnie tak bardzo uspokaja, że wszystko mam co do minuty ustalone i nie muszę się martwić, czy czegoś zapomnę, czy czegoś nie zrobię, więc to jest chyba taka rzecz, która mnie uspokaja. Zakładamy taką sytuację, że ktoś 10 lat temu, kiedy zaczynasz trenować, mówi Ci, że w 2021 roku pojedziesz na Igrzyska Olimpijskie, tak, i będziesz miała nadzieję na jakieś dobre starty. Co byś o tym pomyślała? No byłam wtedy byłam po prostu dzieckiem wtedy i wydaje mi się, że pomyślałabym sobie, że to jakiś żart. Nie brałabym chyba raczej tego pod uwagę. Wiadomo, że zaczynając wtedy trenować, też nie myślałam od razu, że
chciałabym wystartować na igrzyskach, bo wiadomo, ja byłam dzieckiem, dziecko też jakoś tak inaczej ma jakieś takie myślenie, żyje z dnia na dzień, więc raczej bym pomyślała, że taki żart albo po prostu ktoś chce sprawić mi przyjemność tym, więc raczej bym to nie uwierzyła i no, dla mnie byłoby to jakąś abstrakcją. Mhm. A czym dla Ciebie w ogóle są igrzyska, start w igrzyskach? Co to dla Ciebie oznacza? No start w igrzyskach no, powoduje we mnie mega dużo emocji i no igrzyska to jest takie marzenie po prostu dla sportowca. To jest po prostu takie uwieńczenie całej kariery i tak naprawdę przygotowań. Wiadomo, że moja kariera nie kończy się na tych igrzyskach i mam nadzieję, że w kolejny za 3 lata wystąpię kolejny, mam nadzieję, że też będę walczyła o to miejsce na igrzyskach. Więc jakby no igrzyska to jest coś takiego, na co się czeka i powoduje taką radość w środku po prostu, aż tak podnoszę się na duchu i mam takie ciarki po prostu na ciele, jak myślę o igrzyskach, no bo to jest najważniejszy start i to jest po prostu marzenie chyba każdego sportowca, żeby tam wystartować i być. Jasne. Jesteś sobą pełną energii, ekspresji, jak widzimy. Czy masz jakieś pasje pozasportowe? Czy jest coś, co gdzieś tam ciekawi, czym się też interesujesz, ale poza sportem? Pozasportowo bardzo interesuję się na przykład służbami mundurowymi. Nie ukrywam tego, że chciałabym iść do wojska, więc tutaj służba mundurowa jest takim moim zainteresowaniem, takim może celem też poza życiem sportowym, więc tutaj chyba kierowałabym głównie w ten punkt. Na co przeznaczasz? To wsparcie z programu PFN Team 100 Polskiej Fundacji Narodowej. No przede wszystkim pomaga mi to i tak naprawdę w dużym stopniu pomogło mi to osiągnąć takie sukcesy, jakie mam, bo no nie ukrywam, że fizjoterapeuta, dietetyk, catering, opłacenie nawet mieszkania, bo mieszkam bliżej właśnie, mieszkam tak naprawdę w Pile, gdzie trenuję i nie mam problemu z dojazdem. Tak naprawdę umożliwianie mi dojazdu na obozy, treningi również, więc tutaj jest duże, bardzo duże wsparcie i tak naprawdę ułatwiło mi to tak naprawdę w trenowaniu i nie muszę się martwić, czy na przykład no, starczy mi do tego fizjoterapeuty, czy po prostu muszę poprosić mamę o to, żeby mogła iść do fizjoterapeuty, bo na przykład coś mnie boli, albo nawet po treningu, po cięższym treningu, że mam po prostu taką lekkość psychiczną, że wiem, że po prostu mogę iść i mam taką możliwość, że właśnie z Teamu 100 jest takie wsparcie i wydaje mi się, że właśnie to taka psychiczna lekkość w tym, że, no, że taka świadomość po prostu, że mam takie zabezpieczenie po prostu z Teamu 100. A jakie masz marzenia? Mogą być sportowe, mogą być niesportowe. No moim marzeniem są Igrzyska Olimpijskie, to przede wszystkim, ale również no chyba zdrowie, no chciałabym być po prostu, żeby, znaczy po prostu chciałabym, żeby to zdrowie w końcu mi dopisało i żeby już kontuzje żadne mnie nie napotkały i po prostu szło wszystko w górę. Jestem świadoma, że może w jakimś tam kiedyś coś, może coś nie pójść, ale jakby myślę pozytywnie i tak naprawdę no pierwsze moje największe marzenie sportowe jest na wyciągnięcie ręki i motywuje mnie to bardzo, z jednej strony też troszeczkę się taki może paraliż, że jednak jest tak bardzo blisko, ale jednak jeszcze nie do końca i po prostu właśnie może tym startem też się bardzo stresuję dzisiaj, więc moim marzeniem są Igrzyska Olimpijskie. No i przede wszystkim zdrowie, no. To myślę, że tego Ci wszyscy życzymy. Zdrowia przede wszystkim. Zimnej głowy, w sensie chłodnej głowy. Ale też tego, żeby te Twoje marzenia się spełniły, bo to myślę, że warto. PFM, Team 100. Wspieramy sportowców. Pozdrawiam, Klaudia Adamek. Buziaki.